pada dzisiaj deszcz. Może tutaj pokażę na wodzie, będzie widać jak pada. Gołąbeczki czy ścioszki, skrzydła do góry i proszę, kąpią się. No, to są czyścioszki. Wczoraj wypuściłam młodego. Wczoraj była sobota, wypuściłam młodego. Ale dzisiaj tak myślę, czy go nie wziąć jednak z powrotem, bo będzie padało. I zobaczcie, jak one się cieszą, że deszczyk pada. Jak korzystają. Jak się myją. Skrzydełka do góry. I myją się, kąpią się. Ten to siedzi, a ten to taki gołąbeczek, on zawsze na ławkę przychodzi, jak ja jestem. Młodziutki gołąbek. No jak pada, to gołąbki niektóre takie też zgęziałe siedzą. O, takie sierotki, ale niektóre zażywają tej kąpieli. Widocznie tamte może nie pojadły jeszcze nic dzisiaj, ja już tu im daję jedzonko. O, się tu zaraz znalazło więcej gołąbków i jest oczywiście młody. Gdzie on mi to znikł z tego? Jest, tam jest, młody. No jak ja tak patrzę na inne gołąbki i na niego, to jeszcze mi się wydaje taki, no... Niby wszystko z nim ok, i fruwa fajnie, i to jedzonko zdobywa, ale... Kochani, ja go jeszcze na tydzień zabiorę, bo po prostu ma być ten tydzień, a to padać, a to, może tak mniej ludzie będą chodzić do parku. Chociaż tu chodzą. Mimo wszystko to chodzą do parku i karmią też gołąbki mieszkańcy, ale chyba będę spokojniejsza, jak on jeszcze jednak ten tydzień u mnie zostanie, a ja trochę też tak nie wiem, czy mnie przeziębienie nie powiera, to też czy tu przyjdę, to nie wiem. Wykąpał się pewnie też na tym deszczu, ale jak szybko się zjawił. Zabiorę go jeszcze na tydzień. Już go mam z moim znacznikiem i kartonik przygotowany, a tu już o, sama obsługa. Rozglądam się za bielinką. Dzisiaj akurat tutaj jeszcze nie widzę. Kolega już zapakowany, a tutaj jeszcze kaczuszki się zjawiły. Ładne gołąbki, jak zawsze. O. Tutaj się dożywały do jedzonka. Widzicie to? O, troszeczkę się spłoszyły. Ale idą z powrotem. O, tamten rozrabia w kartonie. Ale zobaczyłam, że pusty ma ten to wolę, ten to bałek swój. O, to... Lepiej, jak go wezmę jeszcze na ten tydzień. Później ma być lepsza pogoda. Pojedzą gołąbki, to akurat właśnie ma być tak padać. No dobra. Tamten nasz torebką buja. Się chce wydostać. Co to się stało znowu? Myśli gołąbek, co to się znowu stało? Znowu do mnie trafi. Bielinki dzisiaj nie było, ale była w sobotę. Była w sobotę Bielisia. Wziął się zaraz za jedzenie maluszek. Tutaj ma większą klatkę tym razem. A to jest ta klatka, gdzie Radziś był. Miseczka jego, nawet jeszcze tam niedoczyściany cały ma. Tu ma podwyższenie z siankiem, sianko tu. Jeszcze tydzień niech pobędzie u mnie. A ja myślę, że ma padać, więc taka pogoda też, niech jeszcze nabierze tej masy i myślę, będzie ok za tydzień go wypuścić. Chciałam pokazać, jaki jest bojowy, jak ja tu rękę włożę. O. Bojowy młodzik, młodzik bojowy. Młodziuś bojowy. Niech sobie będzie. Niech sobie będzie, bo to taka mi się wydaje, on taki faktycznie najmniejszy z tych gołąbków. Niech jeszcze tydzień tu jest.
O, wodę ma, wody się napił. Patrzcie, patrzcie, jak pije. No bo trochę jeździł ze mną w samochodzie. Troszeczkę jeździł ze mną w samochodzie. No więc tak, noc spędził w parku, to ja go wypuściłam w sobotę tak do południa. No to tak południa. No i tak przed południem go dzisiaj w niedzielę zabrałam z powrotem. Jaki on niesamowity, ten maluszek. No, ja mu tu taką półeczkę zrobiłam. To naprawdę trzeba się wdrapać na tą półeczkę. O, ile to jest od... Jeszcze tam ma trochę taki podejścik i półeczkę i on sobie śpi na tym sianku. No jak to takiego słodziaka nie wziąć do domu? Śpi, śpi.